22 czerwca rozpocznie się festiwal Ruedy. Moim Państwa gościem są przedstawiciele Stowarzyszenia Ad Astra, organizatora tej imprezy. Czym zajmuje się Wasze stowarzyszenie? Powiem, że spektrum zadań, którym zajmuje się stowarzyszenie, jest dość szerokie. Właściwie robimy to, co lubimy. Taka była idea między innymi powstania stowarzyszenia. Jesteśmy młodymi ludźmi, pełnymi mnóstwa zwariowanych, naprawdę czasami zwariowanych pomysłów. Szukaliśmy sposobu jakby pokazania tego, co w nas dobre, na zewnątrz. Spotkaliśmy się z taką pewną blokadą. No, nie mogliśmy pozyskać żadnych funduszy z racji tego, że byliśmy po prostu zwykłą grupą ludzi. No i zmusiło nas to do tego, żeby ubrać to jakoś w ramy prawne, więc dlatego powołaliśmy stowarzyszenie. Teraz zajmujemy się szkoleniami z programów graficznych, zakładaniem stron internetowych. Zajmujemy się promocją szeroko pojętą. Ostatnio promowaliśmy województwo kujawsko-pomorskie w Izraelu, nad Morzem Martwym, na Deptaku w Jerozolimie, w Tel Awiwie. Także naprawdę mamy dużo zwariowanych pomysłów, no między innymi kochamy taniec i to właśnie widać po tych naszych festiwalach. No właśnie, porywacie młodzież do tańca. Już 22 czerwca International Toruń Rueda Meeting. Co to takiego? Jak będzie przebiegać ta impreza? No, Toruń Rueda Meeting to taka kompilacja kilku rzeczy. Warsztatów, koncertu, animacji, no i później wspólnej zabawy, tym razem w Muzeum Etnograficznym. No i żeby sprecyzować, no to nie zapraszamy wyłącznie młodzieży, no a wszystkie grupy wiekowe. Jedynie wystarczy chęć do tańca. Czym tak naprawdę jest Rueda? Rueda da Casino. Rueda da Casino jest tańcem polegającym na tym, że nie tańczymy w parze, natomiast tańczymy wszyscy razem. Jest jedna osoba prowadząca ruedę, która podaje komendy i wszyscy na komendę prowadzącego tańczą to samo. Jest to bardzo efektowny rodzaj tańca, często stosowany w trakcie różnego rodzaju pokazów tanecznych. Warsztaty będą dotyczyły jedynie ruedy, czy także innych rodzajów tańca? Nie, same warsztaty to jest blok 20-godzinny zajęć, które odbędą się w Studio Tańca Phantom na Słowackiego, jak również w Olimpijczyku, w hali sportowej Olimpijczyk na tej samej ulicy. Oprócz samej ruedy przygotowaliśmy pewne bloki tańców pokrewnych, chociażby Joannis Tamayo, nasza gwiazda kubańska, zaprezentuje elementy sonu. Piotr Nowak z SL Sanet ze Szkoły Tanecznej Warszawy zaprezentuje salsę kubańską w parach, stricte, jak również poprowadzi zajęcia z ruchu ciała. Torres Salsa Group pod przewodnictwem Mizy Torres poprowadzą zajęcia stylingowe dla pań. Same zajęcia Musicality Class mają pokazać, jakie instrumenty składają się na muzykę salsową i w jaki sposób można lepiej zinterpretować dany instrument w tańcu. Zatem komu możecie polecić warsztaty? Jak ostatnio wyraził się nasz jeden z członków stowarzyszenia, wystarczy mieć dwie ręce, dwie nogi i nawet tylko jedno ucho. Także właściwie dla wszystkich. Od najmłodszych, zresztą widzieliśmy to po ostatnim spotkaniu niedzielnym w Muzeum Etnograficznym, że tańczą już dzieci, które ledwie potrafią chodzić, do naprawdę każdego. Nie ma po prostu ani dolnej, ani górnej granicy. Wystarczy dobrze trzymać się na dwóch nogach. Gdzie należy zgłaszać się, by wziąć udział w warsztatach? Zgłoszeń można dokonać w studiu Tańca Phantom na miejscu, jak również można dokonać przelewu na konto Stowarzyszenia Ad Astra. To druga edycja imprezy tanecznej. Czym będzie różniła się od poprzedniej i czym zaskoczycie Torunian w tym roku? No, w tym roku to po raz pierwszy są dwie gwiazdy znane w środowisku salsowym. No i to jest na pewno duży plus. Jest dużo bardziej zróżnicowany program. Mogą przyjść osoby, które na przykład zmęczą się nieco intensywnymi zajęciami z naszymi instruktorami, mogą pójść właśnie na te zajęcia nieco lżejsze, typowo właśnie rozluźniające. Nowością jest też to, że będziemy mieli większą na pewno scenę. Tym razem liczymy, mamy potwierdzoną lepszą pogodę, więc na pewno będzie większa scena na mieście. Jose Torres będzie ponownie, ale na pewno z jeszcze większą energią.
No i w tym roku impreza w Muzeum Etnograficznym, czyli takie połączenie naszej kultury z kulturą kubańską. Impreza to nie tylko warsztaty, ale także taneczna część w centrum Torunia. Kiedy się odbędzie i co tam czeka na amatorów tańca? Impreza rozpoczyna się 22 czerwca warsztatami w Studio Tańca Phantom i w Olimpijczyku. O godzinie 19 zapraszamy tych, którzy nie chcą skorzystać z warsztatów, na część otwartą, która będzie się na rynku staromiejskim. Zamontujemy tam specjalny parkiet o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Scena, na której wystąpią artyści, animatorzy tańca, jak również José Torres z zespołem Havana Dreams. I tam wszyscy, którzy pojawią się na stołówce, będą mogli skorzystać z warsztatów, z animacji tanecznych, poruszać się, ale też zobaczyć występy profesjonalistów, ponieważ zaprosiliśmy szkoły tańca, które zaprezentują się właśnie na scenie na rynku staromiejskim. Zaraz po koncercie, około 22:00, zapraszamy wszystkich chętnych na afterparty do Muzeum Etnograficznego. Każdy, kto się tam pojawi, będzie mógł wziąć udział w imprezie salsowej, kubańskiej, w gorących rytmach. Dwoje instruktorów warsztatów pochodzi z Kuby. Czy te zajęcia prowadzone będą w języku angielskim? Tak, zgadza się. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Natomiast warto pamiętać o tym, że komendy w Ruedzie de Casino padają w formułowaniach głównie w języku hiszpańskim. Dobrze. Zatem dziękuję bardzo, a wszystkich Państwa zachęcam do udziału w tej wielkiej i tanecznej imprezie.